Andrzej Malinowski. Zostawili to, co najcenniejsze. W imię dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym gorąco wszystkich tutaj przywitać, bo wasza obecność to jest dowód na to, że zasługują na tą pamięć. Serdecznie witam śląskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, generała Jacka Kruszewskiego. Witam serdecznie zastępcę polskiego komendanta wojewódzkiego w Opolu wraz z pracownikami zarządzania kryzysowego. Witam serdecznie gospodarza tej ziemi, panią wiceburmistrz, panią Sylwię Brzezicką-Tesarczyk wraz z pracownikami. Dobry dzień, patrząc w górę, pewnie warunki są dość podobne do tych, które tutaj spotkały naszych bliskich. Już 27 raz się tu spotykamy. To, co najważniejsze, to chciałbym wam wszystkim podziękować za to, że pamiętacie. To nie jest tylko dzisiejszy dzień, gdzie składamy kwiaty, ale to też jest nie tradycja, ale ten hołd, który oddajemy wspólnie, my starsi. I cieszy to, że jest też młodzież, bo ktoś po nas, mam nadzieję, że zawsze tutaj będzie w tym dniu i o tej godzinie, żeby oddać hołd tym, którzy złożyli najcenniejsze życie. Dziękuję także samorządowcom i wszystkim zaangażowanym za to, że ciągle i wciąż jest memoriał naszych druhów, że o nich pamiętamy, nie tylko smucąc się nad tym, że ponieśli tą ofiarę, ale też wyciągając wnioski i potrafiąc wyciągać z tego daru, jaki złożyli, wnioski na przyszłość, na to, że w takich chwilach się łączymy, żebyśmy zawsze byli razem, wówczas, kiedy potrzebna jest pomoc, kiedy jest potrzeba ratowania tego, co jest nasz wspólne. Las jest naszą wspólnotą, to na pewno leśnicy wiedzą najlepiej, jak trudno jest pielęgnować go, jak trudno go odtworzyć. My strażacy razem z druhami stoimy ramię w ramię z leśnikami po to, żeby ten las żył jak najdłużej do momentu, kiedy normalna eksploatacja pozwala na ścięcie go i posadzenie nowego, żeby to nie robił pożar. Natomiast wspomnienie o naszych dwóch druhach daje też refleksję, że mimo usilnych starań, żeby było jak najbezpieczniej, przed naturą musimy mieć pokorę. Gdyby się dało wszystko przewidzieć, pewnie nie byłoby tych ofiar. Myślę, że te miejsca niech będą tym wspomnieniem, żebyśmy patrzyli, że nie wszystko od nas należy, ale zależy od nas, żeby się jak najlepiej przygotowywać na to, co nieoczekiwane. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność i proszę o kontynuowanie. Andrzeju, którzy oddali swoje życie w ratowaniu tego dzieła, tego lasu, dzieła tego właśnie Bożego Stwórcy, i od wszystkich tych grzechów i kar ich uwolni, niech święci aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ich z ciemności do wiekuistego światła, tego karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za nich, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, za wszystkich zmarłych, szczególnie ostatnio za zmarłych, przez strażaków, przez Państwowej Straży, przez tych Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy oddali swoje życie w ratowaniu tego życia imienia ludzkiego. Wołajmy, jak też nauczył nas Zbawiciel, Ojcze. Znak Boczny, włączący naszym duchem.